Dziękuję bardzo serdecznie, Jakub Gajewski! To on jest odpowiedzialny od kilkunastu lat za marsz i również za nasze kawałki legalizacyjne. Ten koleś bezkompromisowo, jako ziąbel, który jara się naszą muzą, podbił i mówi: słuchaj, kurwa, masz tu 5000, rób kawałki o legalizacji. Ja mówię: spoko, sią! Nie, wcale tak nie było, to są żarty, no nie. Dał mi piątkę sortu, nie? I to też są żarty, bo to ja mu dałem tą piątkę sortu. I teraz nie wiadomo, kto tutaj żartuje, tak? Słuchaj, ścisz trochę bit, już są? Kuba, mógłbyś powiedzieć tutaj również parę słów? My tutaj byliśmy dzielnie, legalizowaliśmy, łączymy się z tamtą lawetą. Cała nasza laweta robi dla tamtej lawety. Hej, 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 hej! Pozdrawiamy tamtą lawetę jeszcze raz! Hej, 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 hej! No i właśnie, a oni nas nie pozdrawiają, a? Siemanko, Kuba z tej strony, słuchajcie. My się tutaj bawimy, harcujemy, tańcujemy, swawolimy. Natomiast w domach siedzą pacjenci, którzy cierpią i wręcz przeżywają tortury. My jako Wolne Konopie pomagamy wam w tym, abyście wychodzili z opresji, złapani przez policję za posiadanie lub uprawę zioła. Natomiast powiem wam tak. Wasze cierpienie, nasze cierpienie, to jest nic w porównaniu do cierpienia, które przeżywają pacjenci. Ja się z tym cierpieniem codziennie spotykam. Codziennie odbieram telefony, codziennie pomagam pacjentom, którzy naprawdę i realnie cierpią. Niestety państwo i ci ludzie tam siedzący mają ich głęboko gdzieś. Mają ich po prostu dosłownie w dupie. Najzwyczajniej w świecie mają tych pacjentów w dupie. W Polsce teraz nie stać naszej służby zdrowia na leki onkologiczne. Nie stać na podawanie morfiny, która jest bardzo uzależniająca. Natomiast najtańsze lekarstwo, jakie można wyprodukować, jedno z najtańszych, marihuana, jest nielegalna. Marihuana mogłaby zastąpić w medycynie około 200 lekarstw, które stoją teraz w aptece. I tak naprawdę działa doskonale na leczenie bólu, na zaleczanie bólu, na poprawianie apetytu. I działa doskonale, tak jak leki medycyny konwencjonalnej. Mało tego, coś co różni ją od tych leków, jest bardzo mało szkodliwa, nawet przy długotrwałym używaniu. I pacjenci, którzy cierpią, prawdopodobnie część w waszych domach ludzi jest też chora i też cierpi, waszych znajomych, wasze rodziny. I tak naprawdę to o nich musimy walczyć. My, jako użytkownicy rekreacyjni, możemy przed policją chować się jeszcze 10 lat. Naprawdę. Będziemy się z nimi bawić w kotka i myszkę. Oni nas będą ścigać, my będziemy uciekać. Ale tak naprawdę cierpienie ludzi to jest najważniejsze, bo tu chodzi o śmierć i życie. Ja na własne oczy widziałem, jak ludzie terminalnie chorzy, nie wykazujący oznak chęci ani oznak życia, po prostu umierający. Naglejaki, na inne nowotwory. Ludzie, którzy po przyjęciu oleju, ci ludzie byli chemio i lekooporni, pamiętajcie, chemio i lekooporni, czyli ludzie, na których medycyna konwencjonalna nie ma już sposobu. Nie ma już sposobu i ci ludzie są wysyłani do domów na umieranie, po prostu. Idźcie umierać, macie tu parę ibupromów, idźcie umierać. I taki olej z konopi. Nie medyczna marihuana, bo medyczna marihuana to są tak naprawdę suplementy diety, które zaleczają objawy choroby, ale olej z konopi, pasty pochodzące z tych konopi, czy inne ekstrakty, to są prawdziwe lekarstwa. Oczywiście jeszcze nie są przebadane i żaden racjonalny lekarz nie powie wam: tak, to leczy raka. Nie jest to przebadane jeszcze, ale my, obywatele, praktycy, pacjenci, opiekunowie, widzimy na własne oczy poprawę stanu, diametralne poprawy stanu ludzi, na których medycyna konwencjonalna wydała wyrok. Dlatego musimy my, rekreacyjni użytkownicy, edukować, przede wszystkim edukować, później dopiero walczyć w temacie, jakim jest marihuana. Musimy ją odkłamać, musimy ją odczarować. To jest najmniej szkodliwa używka, jedna z najmniej szkodliwych używek na świecie. I pamiętajcie, my jesteśmy tylko jednymi z głównych graczy na tym polu. Główni gracze to są prawnicy, to są konstytucjonaliści, to są funkcjonariusze służb, to są politycy, lekarze, naukowcy, to są organizacje pozarządowe. Oni muszą zmieniać tak naprawdę, oni muszą wstać z tej kanapy, bo myśmy już dawno z tej kanapy wstali.
My schodzimy na marsze, mówimy co myślimy, my się nie boimy, ale oni się jeszcze boją. Boją się, że stracą pracę, że będą poniewierani w swoim środowisku. Natomiast oni muszą przestać się bać. Jeżeli się przestaną bać, jeżeli lekarz w końcu powie, że tak, to może wyleczyć. Jeżeli naukowiec w końcu powie, tak, badania są obiecujące. Jeżeli funkcjonariusz policji powie, ja nie chcę ścigać już pacjentów, którzy cierpią. Wtedy to się zmieni. I my jesteśmy nośnikiem tych informacji. My przychodząc na te marsze pokazujemy, że ta roślina jest najbardziej przydatną rośliną człowiekowi, a tylko idiotyczny, po prostu debil może zakazać jej rosnąć. To Bóg albo Matka Natura zesłali tą roślinę na ziemię. I tak naprawdę ta roślina jest jedyną tak dobrą dla człowieka rośliną. Jest znana w Polsce tylko z jednego zastosowania. Spalenia i sprawienia przyjemności ludziom. Natomiast ma jeszcze 39 999 innych zastosowań. Można to zobaczyć. Jeżeli ja jestem farmerem konopi siewnej, czyli tej konopi gospodarczej, i jestem w stanie posadzić sobie 10 hektarów, przetworzyć to na plastik, przetworzyć to na papier, zbudować sobie z tego dom, zrobić sobie z tego ciuchy i tak naprawdę zrobić sobie z tego wódkę, żarcie, karmić tym trzodę chlewną, to dlaczego ja muszę iść do Leroy Merlin i kupować w tym sklepie rzeczy od producentów, skoro mogę sobie zrobić to sam na własnej farmie? W tym momencie nie możemy wykorzystywać tej rośliny bez ograniczeń. A to powinno być tak wykorzystywane, ponieważ jeżeli ja nie chcę kupować w Leroy Merlin, a mam możliwości posiania sobie własnej rośliny i zbudowania z tego, zrobienia z tego cegły i zbudowania z tego domu, to mam mieć takie prawo. Jeżeli jestem pacjentem, jeżeli wykorzystuję konopię indyjską do leczenia siebie lub swoich bliskich, powinienem mieć możliwość na wykorzystanie jej u siebie w domu, czyli na uprawę, przetworzenie tego na lek i uleczenie tego i podanie tego w formie lekarstwa pacjentowi. Dlaczego ja muszę iść do apteki i kupować często dużo bardziej szkodliwsze lekarstwa, które to wcale nie są tak skuteczne jak ta roślina? I tak naprawdę nikt mi nie mówi, że ona nie ma właściwości medycznych, bo cały świat już o tym wie. Tylko w Polsce i na Białorusi nie jest usankcjonowana medyczna marihuana, ponieważ te debile tam, idioci po prostu, goście, którzy torturują pacjentów, torturują nas w więzieniach, każą policjantom, którzy tak naprawdę nas popierają, zadać nas do tych więzień, to trzeba na nich powiedzieć, że to są zbrodniarze, to są bandyci, to są ludzie, którzy odrealnili się od świata, to są ludzie, którzy żyją w swoim własnym świecie, a nas mają głęboko gdzieś. To są ludzie podatni na wpływy, to są ludzie podatni na biznes, na duże grupy finansowe. Tam lobują firmy farmaceutyczne, tam lobują firmy przemysłu włókienniczego, przemysłu chemicznego. I to oni są na ich łańcuszku. Natomiast my, obywatele, rządzimy nimi. Natomiast my, obywatele, musimy mieć w głowie odpowiednie informacje, żebyśmy w sumie wszyscy w grupie wymusili na nich to, bo oni się nas boją. Oni się boją naszych decyzji. Zauważcie po dzisiejszych wyborach, co było, co się działo z Pawłem Kukizą, co się działo 2011 z Palikotem, później z Korwinem Mikke, a na końcu z Kukizem. My młodzi dochodzimy teraz do władzy, pokolenie 35, 19-35.